Witamy kapitana polskich drużyn strzeleckich, pana Pilaszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje dzisiaj? No co się dzieje? Rozprawa kolejna. Zapoznaliśmy się ostatnio z bardzo krytycznym pismem, listem, który zawierał bardzo dużo cennych uwag. Proszę rozwinąć te myśli. Złożyłem zażalenie do sądu okręgowego, rejonowego na to, że po prostu jesteśmy wypraszani pod byle pretekstem, bo strona przeciwna złoży wniosek o utajnienie, już wszyscy ludzie muszą wychodzić. Druga rzecz, no często są zmieniane te sale, opóźnienia się zdarzają. Strasznie ten proces jest rozciągnięty. Proszę bardzo, proszę podążać za kamerą. Proszę bardzo. A jeszcze był drugi list, w którym były też krytyczne zarzuty co do tego, że zbyt mało publiczności się gromadzi. Proszę rozwinąć tę kwestię. Ja uważam, że to jest bardzo słabo nagłośnione, że nie wiem, czy są informowane media, przynajmniej oficjalnie. Powinny wpływać pisma i wtedy byśmy widzieli, które media się tu pojawiają, które sprawę nagłaśniają, no bo praktycznie to jest garstka ludzi i praktycznie nikt o tym nie wie. Nikt nie o tym nie wie, a pan Kobylański, nawet tak jak przyjrzałem się tej ulotce, nawet nie ma jego zasług napisanych. On jest szeregiem odznaczeń udekorowany i jest to bardzo zasłużony człowiek. Uważam osobiście, że to... A czy pan mógłby podjąć się zorganizowania takich właśnie, takiego wsparcia tutaj? No, na swój sposób robię takie wsparcie, organizuję ludzi, ale sam pan wie, że tego trzeba i środków, i większej grupy ludzi. Tak myślę, że w naszym społeczeństwie w tej chwili ma raz, a to co robią media, no to takie żeby to było zakrzyczone, żeby to w krzywym zwierciadle było przedstawione, bo to jest nie do pomyślenia sytuacja. Dla Telewizji Narodowej pojadał się pan Marek Pilaszek. Marek Pilaszek, Stowarzyszenie Szczerbiec, kapitan polskich drużyn strzeleckich, odznaczony, uhonorowany przed pomnikiem, przy pomniku Dmowskiego 10 listopada 2011 roku.